Więc któregoś dnia przystojny chłopak taki, buch, 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 przywieźli do nas. I ma jedno oko tu, a drugie oko tam. Kopka. Co? Kopka się nazywa. Nie. Kopka, Włodek oczywiście. No nieważne, nie ma znaczenia. Nie, to syn tego profesora to był. Dobra, nie ma znaczenia przecież. Wszystko. No i przywieźli jedno oko tu, drugie oko. No, coś dziwne. No, zdarza się czasem na czynności tarczycy, tak, czy na czynności przysadki, takie coś, takie kuku na muniu, że jedno oko. Ale coś, chłopiec zdrowy jak byk i nagle ma takie oko. No i wymyśliliśmy, że ma zakrzep tętnicy podstawnej mózgu. Ale neurolog to ma leczyć, to powinien leczyć neurolog. To ma... No ale jak leczyć taką rzecz? No jak leczyć? Kto to może leczyć? No największym doktorem jest internista, bo on ma, patrzy na to. A że to jest... Neurologia kiedyś też była kawałkiem interny. Ale neurologia jest taka rzecz, że się nic nie daje wyleczyć. Więc dać neurologowi do ręki, to znaczy, że on jest z góry zrezygnowany. Bo żadnej choroby neurologicznej jeszcze nie wyleczono. Więc zaczęliśmy leczyć. No, leczyliśmy bardzo nietypowo. Tak jak nie trzeba, tak jak wszystko na odwrót. Ale po 3-4 dniach to oko zaczęło się wstępować i po paru tygodniach oko było normalne. On leżał cały czas na ręce, bośmy się bali, że jak on stanie, to zakrzep w mózgu. Ale on sobie tam bardzo dobrze radził. Zakochał się tam w pielęgniarce. Nie ożenił się, ale miłość była wielka i się bardzo tam kochali na tej herce, bo jak nie było chorych, to oni byli we dwójkę tylko, więc im się dobrze powodziło. On się nazywał na B, profesor, syn profesora. I ja go widziałem jeszcze, to wielka, piękny chłopak. I nic, normalnie zdrowy. To był, bo myśmy mieli, bo u nas koleżanka pracowała, która miała męża, największego neurologa w Łodzi. I przyszedł ten neurolog zobaczyć efekty naszej pracy. Powiedział, wy nie jesteście neurolodzy, to ja się nic nie odezwał, bo u nas on by dawno zginął. Takie mieliśmy numery. Ale trzeba dużo ryzykować, niestety.